Cześć, witajcie. Jestem w polu i tutaj zaczynam kolejny odcinek. Dlaczego tu? Bo strasznie chciałem mieć ujęcie w tych właśnie kwiatkach, w tym polu rzepaku. Ale co ważne, wlazłem tutaj tak, żeby nie uszkodzić ani jednego źdźbła. Idę na stare żydowskie cmentarzysko. Tym razem w Niepołomicach. Oczywiście nie jestem w stanie określić, czy będzie można go pokazać, ale mam nadzieję, że przynajmniej po części tak. No, robię to nie bez przyczyny. Otóż ostatni film, w jakim pokazywałem właśnie cmentarz żydowski, osiągnął ponad 1200 wyświetleń. Chcę teraz zrobić podobną miniaturę z podobnym opisem i zobaczymy, czy to będzie miało jakieś znaczenie. Jesteśmy. Nie zauważyłem żadnego zakazu wstępu. Brama stoi otworem. To też wejdę na ten cmentarz i nagram wam, jak to tutaj wygląda w chwili obecnej. Malutki cmentarz w porównaniu do tamtego. Też niestety zaniedbany. Aczkolwiek zobaczcie, są znicze. Także w dalszym ciągu ktoś odwiedza to miejsce. Wejdę tutaj, patrząc pod nogi, co by nie stanąć na żadnym z nagrobków. Tutaj przy samym murze, więc prawdopodobnie oryginalnie tak to nie wyglądało. Krótkie takie jedno dosłownie ujęcie. Tutaj raczej żadnego większego zwierzęcia nie zobaczę. Od razu pojawia się jakiś sentyment. Bardzo stare miejsce. Zniszczony. Zniszczony cmentarz. I to w zasadzie byłoby na tyle.
nie będę im tutaj zakłócał spokoju. Tyle ode mnie w tym temacie, krótka tylko taka wstawka. Z racji tego, że ja się lubię uzewnętrzniać w takich miejscach, to opowiem wam jeszcze genezę nazwy. Otóż był sobie piękny lutowy dzień, a raczej popołudnie. Już słońce mocno chyliło się ku zachodowi. No i ja podszedłem do mojej żony i mówię: słuchaj, Patryś, program, który chcę założyć na YouTubie, kanał, będzie się nazywał Złodziej Czasu. Ona tak spojrzała na mnie i mówi: no tak, idealna nazwa. Będziesz tymi głupotami zabierał ludziom ich cenny czas. Pomyślałem po raz drugi, bo mój zamiar był zupełnie inny. No ale w sumie myślę sobie, dobrze dziewczyna pomyślała, no tak jest. Ale ja, myśląc o tym kanale i jego nazwie Złodziej Czasu, to tak naprawdę myślałem o tym, że kradnę swój czas. Czyli po prostu wybijając się z rutyny dnia codziennego, wyjeżdżam z kamerą w różnego rodzaju miejsca i kradnę swój czas. Co więcej, kradzież brzmi może niepochlebnie, ale właśnie o to chodzi. Wyrywam cenne sekundy z rutyny dnia codziennego po to, by przeżyć być może coś ciekawego i tym właśnie podzielić się z wami. Tak to wszystko miało być. Uczciwie, że ja to nie jestem fanem takich miejsc, co oczywiście nie oznacza, iż uważam, że takich miejsc powinno nie być. Wręcz przeciwnie. Bo ludzka pamięć jest krótka, ale ja po prostu uwielbiam atmosferę spokoju i pokoju. Ale że miałem to miejsce po drodze, to też postanowiłem wam je pokazać. Idę coś zjeść i myślę, że wjedzie kolejna kawa, co mam nadzieję sprawi, że jeszcze się ten odcinek troszeczkę ożywi, bo zrobiło się sentymentalnie. No dzisiaj pogoda jest przepiękna, nie będę narzekał ani jednym słowem, a właściwie to będę, ale niechcący. Chodzi o ubrania ochronne, które muszę nosić, żeby w miarę bezpiecznie przemieszczać się na motocyklu. Otóż bardzo jest mi obecnie ciepło w nogi, a nie mogę mieć ze sobą za dużo rzeczy, bo po prostu nie mam na nie miejsca. Jadłem tutaj niedaleko i muszę wam powiedzieć, że super. Super jedzenie. Polecam każdemu. Tutaj widzicie tą drogę.
Tam zaraz za mną są, jest wjazd na Niepołomice. Ekstra sprawa. Polecam każdemu, sam na pewno wrócę. Surówka z celerem, tak jakby tam troszkę cynamonu było. Ja nie jestem jakimś znawcą, ale niby normalny obiad, a naprawdę pierwsza klasa.